raczej nie chcemy słabych przeciwników, żeby każdy rywal mi coś dawał, żebym gdzieś tam popnął do przodu. Nie mam czasu zresztą na to, żeby obijać jakichś słabszych. Ja wyglądam lepiej na tle lepszych rywali niż jakichś przeciętnych, bo myślę, że mówię z motywacją. Motywację mam wtedy lepszą i koncentruję się mocno na treningach. No, można być mistrzem treningu tarczy, wszystkiego, ale jak tego nie sprawdzisz na sparingach, to nie wiesz, jak wyglądasz. Nie wiesz, jak przełożysz te techniki, które z trenerem szkolisz, na ring, tak? Ja myślę, że jestem gotowy, nie wiem, na pierwszą dziesiątkę. Ja się nie boję wyzwań i po prostu potrzebuję czasu, żeby się przygotować i dobry obóz. Jeśli będę miał dobry obóz zapewniony, sparring partnerów odpowiednich, to ja się przygotuję pod każdego rywala.